Z okazji 20. rocznicy istnienia Integrated Systems Europe w Barcelonie 30 stycznia 2024 roku oficjalnie zaprezentowano ekran powitalny przy głównym wejściu do obiektów Fira de Barcelona, w których mieściły się targi ISE. Ze względu na imponujący rozmiar i strategiczną lokalizację, LED okazał się ważnym punktem informacyjnym, a jednocześnie wewnątrz budynku był prawie niewidoczny. I rzeczywiście dawał poczucie pełnej transparentności, tworząc płynne połączenie technologii z architekturą. Przeźroczysty wyświetlacz LED MaxWave M3 o piksel pitchu 3,9 mm zapewnia elastyczność w dostosowywaniu się do różnych geometrii powierzchni i co najważniejsze jest doskonale widoczny nawet podczas słonecznego dnia. Sono, firma, której powierzono tę instalację, bezproblemowo zintegrowała ponad 950 kabinetów LED na pofalowanej i dużej szklanej powierzchni Fira de Barcelona o szerokości około 20 metrów i wysokości 11 metrów. To prawdopodobnie największa instalacja MaxWave w Europie, o czym można się było przekonać podczas specjalnego wieczornego pokazu LEDa MaxWave 31 stycznia na placu przed wejściem głównym Firy. Holenderski artysta Jeroen van der Most, w skrócie MOST, tworzy sztukę wykorzystującą dane, algorytmy i sztuczną inteligencję. Jest pionierem sztuki kwantowej, czyli takiej, która opisuje niezwykle małe obiekty i struktury i którą wystawia w różnej formie na całym świecie. W swoich pracach MOST bada twórcze możliwości nowych technologii, ale przede wszystkim AI. Animacja komputerowa pod tytułem Be Barcelona to oparta na sztucznej inteligencji historia, która zabiera widzów w imersyjną podróż do głowy artysty, czyli MOSTa. Charakterystycznym motywem tej historii jest połączenie myśli artysty za pomocą AI z umysłem pszczoły, co ma na celu przeprojektowanie miasta Barcelony w symboliczny i tytułowy ul. Czy to się dzieje naprawdę, czy to tylko kreacja? Czy możliwe jest wykorzystanie technologii do rozszerzenia zakresu możliwości ludzkiego umysłu? Czy możliwe jest wreszcie stworzenie sztucznej inteligencji, która jest czymś więcej niż tylko sztuczną formą inteligencji?
Tego typu pytania na pewno rodziły się w głowach widzów podczas tego niecodziennego show.